Analiza weekendowa, rynek walutowy. Dzisiaj postanowiłem powiedzieć coś na temat par tych głównych takich, jakimi się interesujemy, czyli EDG i JEN. Oraz, tak jak w ubiegłym tygodniu, jeszcze raz rzut oka na to, co się zadziało i jak to wygląda na parach tych naszych złotowych, nazwijmy to, z dolarem i z euro. Jeśli chodzi o parę euro do dolara, no to w tym tygodniu mamy kolejną białą świecę, która tutaj narusza już strefę oporu, narusza tą strefę oporu, dobiera się do wybijania overbalansu, czyli no, powiedzmy się, robi się coraz bardziej ciekawie, ale ani ta strefa nie została tak naprawdę wybita, ani ten overbalans nie został wybity, więc tu jeszcze ta sytuacja z tej dłuższej perspektywy nie jest do końca jasna. Nie unika to jednak kwestia, nie ma żadnych złudzeń co do tego, że jesteśmy cały czas tu w jakimś trendzie wzrostowym. No jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, no to tak jak widzimy, tutaj mamy po korekcie pędzącej ABC jakiś ruch do góry, no i być może tu kształtuje się, nie wiem, jakiś klin, ale również w tym ujęciu dziennym cały czas jesteśmy w ruchu wzrostowym, pamiętając o tym oporze, na którym się znaleźliśmy, czyli można powiedzieć tak, zagrywanie na długo, no jest bardzo ryzykowne, bo jesteśmy w miejscu, na którym może dojść do zwrotu z tej dłuższej perspektywy, tak? Ale nie mamy jeszcze najmniejszego wskazania tutaj w tym wymiarze dziennym, bo na wykresie intra moglibyśmy może się dopatrzeć chociażby po tym, że mamy tutaj harami, może niepotwierdzone, ale rynek zszedł tutaj na niższy dołek. No i teraz, jeżeli tu z tego miejsca gdzieś z tych rejonów zawróci, czyli taka utworzy się korona, no to ma okazję powstać jakiś spadek, który może docelowo uporać się z tym dołkiem, ale to jeszcze w perspektywie tej dziennej też nie jest wymiarem do spadków, bo żeby tak było, no to rynek musiałby naprawdę najpierw wybić poziom tu 1.1150. Te dołki, ta strefa tu powinna być wybita, żeby pojawił się niższy dołek i dopiero wówczas ruch do góry, ewentualne w ramach korekty i wybicie tego dołka byłoby dopiero przejściem do fazy trendu spadkowego. Natomiast w intradayu mamy ten opór, mamy tutaj układ, więc jeżeli teraz rynek w intradayu tu by zawrócił w dół, no to jest szansa na granie w jakimś tam intradayowym czasie na pozycje krótkie. Jen. Jen jest to para, którą w ogóle darzę szacunkiem, może w tym sensie, że bardzo ją lubię. Lubię na niej grać, bo na jenie są z reguły wyraźne ruchy trendowe. Tutaj nawet te najmniejsze ruchy trendowe w jakichś konsolidacjach dziennych też mają swój fajny potencjał. Może minusem tego jest taki, że na jenie, jeżeli się nie wyszuka tego odpowiedniego momentu początkowego do wejścia, potem jest dość trudno wchodzić, nawet w tym ujęciu intra, tam są najczęściej płytkie korekty, ale nie ma rzeczy niemożliwych i tam również. I dlatego ten jen, tak bym chciał na niego spojrzeć dokładniej. No, mamy tutaj po tym układzie ABC, mamy ruch, który po pierwsze wszedł w zakres tego pierwszego spadku, czyli no, sugerowałby, że będzie jakiś ruch korekcyjny. Mamy teraz w dół po impulsie ABC, zakończone na strefie, no i rynek znowu ruszył do góry. Doszedł tutaj do strefy, zwrócę tu na drobny szczegół, ale istotny, nadbił poziom tego szczytu, czyli mamy w tym ruchu od tego dołka, mamy nowy szczyt. W związku z tym na tę chwilę jakiś ten ruch spadkowy, który tutaj mamy, który pokazany jest na zasadzie dużych takich świec czarnych, to należałoby traktować jako na razie jako korektę. Tak, ja bym tak to odbierał, oczywiście w tej dłuższej perspektywie. Natomiast to jest jeszcze element, którego pominąłem na początku, a właśnie od tego powinienem zacząć. Układ tygodniowy po trójce, mamy też tutaj, można powiedzieć, trójkę. No i teraz pytanie, bo tu powstaje zasłona ciemnej chmury. Czyli widzimy, wybicie tutaj, potwierdzenie tej formacji będzie jednoznaczne z wybiciem tutaj strefy wsparcia, tak? Jeżeli tą strefę wsparcia wybijemy, dostajemy potwierdzenie. No i wtedy możemy się, że tak powiem, szykować na to, że rynek rozpoczął jakieś tu ABC, tu jakieś ABC i teraz znowu robi coś, albo ABC, albo jakąś piątkę. Ale na tę chwilę jeszcze do poziomu tej strefy tutaj powiedziałbym jest w grze dalszy wzrost.
jak to delikatnie spójrzmy może jeszcze na to, jakie koncepcje w intradayu na tej parze. No, pierwsza moja koncepcja jest taka, że rynek w zależności od tego, co zrobi na początku sesji tej dzisiejszej, niedzielnej, nazwijmy tej godziny nocnej, jak i również przez noc, i tym, czy będzie próbował zejść tutaj do poziomu, do tej strefy. Jeżeli ta strefa, która tutaj jest na poziomie 112,20, zatrzymałaby ewentualnie, jeżeli pójdzie w ogóle ten spadek, bo przypomnę, że mieliśmy gwałtowny spadek i rynek dość mocno odreagował, tak? W związku z tym ja widzę dwa takie możliwe scenariusze. Albo tu będzie wykonanie korekty do tej strefy oporu i następnie kolejny spadek, być może z osiągnięciem nowego minimum, albo rynek tu już wykonał korektę i tu zakończy ten ruch spadkowy, po czym nastąpi ruch do góry. I no i w wydaniu tym intradayowym widzimy, że tu na tym poziomie, czyli inaczej na układzie od tego ostatniej, największej korekty, jeżeli byśmy mieli spojrzeć, mamy tutaj 38, czyli tak naprawdę tu na tym układzie, na tym tu poziomie, tu mamy 61, może dojść do korekty, ale granie oczywiście jest w tym momencie nawet na tym intradayu na wzrosty, no wbrew logice i wbrew temu, co pokazuje wykres. Prędzej oczekiwałbym tutaj dojścia do tej strefy i tu poszukania pozycji krótkiej. Mówię w tym ujęciu intradayowym, bo docelowo wydaje mi się, że ten rynek właśnie może zrobić, czy jeszcze tu lekko naruszy, wróci tu, czy od razu pójdzie do tej strefy, ale zejdzie co najmniej tu do rejonu 78,6, czyli innymi słowy 111,70, czy nawet jeszcze niżej na 88%, co ma znowu uzasadnienie w postaci kolejnych nałożenia się geometrii, czyli 111,40-30. I tu ewentualnie, jeżeli powstaną układy prowzrostowe, no będę gotowy do tego, żeby powrócić do grania zgodnego z tym trendem z ostatnich tam powiedzmy 2 czy 3 tygodni, czyli z trendem wzrostowym. No i teraz pary nasze złotowe. Najpierw para dolar do złotego. No wszystkie zrobiły to, co mówiliśmy tydzień temu, tak? Że nie ma powodów do tego, żeby tutaj rosły, traciło na wartości złoty według wykresu. Wszędzie wskazywało na to, że powinny być kolejne umacnianie, dalsze umacnianie złotego. To znaczy, jeżeli chodzi o parę dolar, to jest dalsze umacnianie, autentycznie dalsze umacnianie. No mamy w tym tygodniu wyraźną czarną świecę, która wybiła ten dołek. No i oczywiście doszła tu do jakiejś strefy, ale moim zdaniem ona podąża gdzieś w rejony tutaj tej strefy, a już co najmniej tutaj rejonu 3,60. Takie jest moje zdanie. No i teraz, jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, dlaczego takie jest moje zdanie? Ponieważ nawet w tym najlepszym perspektywie, gdyby ten ruch miał być tylko korektą tego tutaj, czyli miałaby tu powstać jakaś duża korekta pędząca, no to powinien zejść mniej więcej do rejonów 88,6, bo mamy tutaj zejście do 38,2. Więc z tego tytułu celuję, że dalej będziemy spadać do w rejony 3,60. Oczywiście po drodze mogą być jakieś korekty. No i teraz spójrzmy, jak to wygląda. No tutaj mieliśmy, gdybyśmy spojrzeli po korekcie ABC, nowy impuls, podejście pod opór, zażegnanie, czyli pierwsza, druga. Tu jesteśmy najprawdopodobniej w fali trzeciej tego kolejnego impulsu spadkowego. Zatem tak jak powiedziałem, w moim mniemaniu rynek będzie podążał w kierunku 3,60 czy nawet 3,55. I na tę chwilę oczywiście wyraźny trend spadkowy na tej parze walutowej. No i para euro do dolara, może na początek, do złotego, przepraszam, na początek jeszcze spójrzmy na ten taki rzut oka. Mamy ten gwałtowny ruch 2008. Mamy tutaj spadek, mamy korektę. Tak? I mamy teraz tak. A, B, C. Ja już kiedyś to pokazywałem na wykresie. A, B, C. A, B, C. No.
jest naprawdę poważne zagrożenie, że rynek będzie podążał w kierunku tutaj 4 zł, czy nawet tego dolnego ograniczenia 3,90, 3,85, a moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybijał i tworzył korektę tego tutaj wzrostu, nazwijmy, czyli 78,6, czy nawet 88,6, które no, ma dodatkową jeszcze percepcję w postaci strefy geometrycznej. Czyli 3,40, ale to jest oczywiście jakaś daleka perspektywa, ale chciałem, żebyśmy mieli to na uwadze, ja to kiedyś parę miesięcy temu pokazywałem, wtedy oczywiście byliśmy tu, no i dobra, nieważne co było, jak to tam było krytykowane, no nieistotne. Dobrze, teraz tu, no zwracałem w ubiegłym tygodniu uwagę, że wybicie wyraźnej linii szyi tego, nazwijmy tutaj potrójnego szczytu, czy co najmniej tu tego podwójnego, no i wszystkie próby wyraźne cienie, tak? Wyraźne cienie. Tu ten pinbar odbicie, no i przyszedł wreszcie ruch realizujący, czyli mimo, że tu został wybity overbalance, bo ktoś zwraca uwagę, że na euro już został wybity overbalance, więc już teraz idziemy do góry. Nie, to nie jest. Wybicie samego overbalansu to nie jest jeszcze problem taki jednoznaczny. To jest wskazanie, że może dochodzić do zmian, ale musimy patrzeć na to, co nam pokazuje sytuacja. Sytuacja nam pokazywała, że po wyraźnym wybiciu linii tego strefy oporu mieliśmy pierwszy krótki retest nieudany zejścia nowej. Teraz retest znowu pokazuje, czyli należy uznać, iż mamy tutaj kontynuację, teraz wchodzimy w okres kontynuacji spadku i tu patrząc znowu na perspektywy tych prostych, zwykłych stref, które są tak bardzo ważne moim zdaniem w tradingu, w inwestowaniu, no widzimy, że powinniśmy zejść co najmniej do 4,1, tak? No wydaje się, że tu powinniśmy iść w tym kierunku do 4,1. Spójrzmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. Na wykresie dziennym mamy wyraźny wzrost w postaci A, B, C. Teraz fala pierwsza, druga, no i jesteśmy najprawdopodobniej w trzeciej. Tu w trzeciej mamy pierwszą, drugą, trzecią rozpoczynamy, czyli ta trzecia będzie podążała tu gdzieś w granicach 4,15. Najprawdopodobniej może tu powstanie jakaś korekta. No, nie chcę aż tak daleko i dokładnie rozparcelowywać, bo wiadomo, że rynek może zrobić różne cuda niewidy, ale mamy tutaj układ, gdzie no, teraz ten dołek na pewno powinien być wybity, no bo oczywiście jeszcze istnieje sytuacja, w której możemy mieć A, B, C, teraz A, B, C, czyli wtedy zejście tutaj gdzieś do podstawy, czyli około 4,17 i stąd kolejne wyjście w ramach większej korekty tego spadku, ale nie ma tutaj żadnych podstaw do tego, aby patrzeć prowzrostowo na ten wykres. Cały czas jest prospadkowo. Korekta, dojście do strefy, odbicie i idziemy. A pamiętajmy, że jeżeli jest to układ, byśmy wzięli za taki potrójny szczyt, czyli taką głowę z ramionami, to jej teoretyczny zasięg nawet jest do poziomu około 4 zł. Czyli do podstawy tego tutaj ostatniego, jak gdyby, no tego impulsu, który tutaj mamy. To się dalej pokrywa, że złoty powinien się mimo wszystko dalej jeszcze umacniać. A skoro umacniać się powinien złoty, no to nie chcę mówić, ale no giełda nasza też powinna raczej iść do góry. I to tyle, jeśli chodzi o rynek walutowy.